Siemano maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny zagramy w grę Feed and Grow Fish, czyli po raz kolejny staniemy się rybką, zobaczymy jeszcze jaką, zobaczymy jeszcze na jakiej mapce i w jakim trybie, ale na pewno będziemy dzisiaj rybką i będziemy zjadać inne rybki. Dobra, tak więc przyszło nam wybrać mapy. W ostatnim odcinku, w pierwszym odcinku też graliśmy w beta map, czyli taką... takie jeziorko jakby, tak? Bo nie było tam jakieś... no jeziorko to było. Myślę, że dzisiaj zagramy sobie w Ocean. Albo River. Nie no, w Ocean, bo River to najnowsza, więc zostawimy sobie na kolejny odcinek. Zagramy sobie w Deathmatch Unlimited, ponieważ tam można urosnąć do jakichkolwiek chce się rozmiarów, a nie jak w Deathmatchu do maksymalnie 10 poziomu. I zagramy sobie na normalu. W poprzednią mapkę też graliśmy na normalu. Dobra, tak więc jak na początku każdego odcinka pokażę wam, jakie w Oceanie są rybki. Są całkowicie, no nie całkowicie, ale są inne niż... w betamap. Mamy Bibosa, oczywiście nasz ziomek Bibos, którym zaczniemy, bo jest najtańszy, bo jest darmowy. Potem jest Raptor, który też był w betamap. Potem jest Teotaka, której nie było, ale wygląda całkiem fajnie. Wygląda jak Raptor, tylko że niebieski. Potem jest Nilin, co też wygląda spoko. Potem jest Drewel. Takie trochę to wygląda jak potwór z, kurde, przyjaciel diabła. Potem jest Clay, którego już też znamy. Tutaj kolejny jakiś japoński, kurde, nie wiem kto. No i oczywiście jest Tiger Shark, czyli tygrysi rekin, rekin tygrysi. Z pewnością będę chciał nim zagrać. No i jest Browurak. Browurak to jest największy kozak na świecie. Waży 78 kilo, czyli prawie tyle co ja. Znaczy ja ważę więcej, ale mniejsza. I nie wiem, czy będę chciał nim zagrać. Na hardzie pewnie będziemy grali tymi najlepszymi rybami, a na tych mniejszych pewnie będziemy chcieli sobie pograć czymś mniejszym, więc... okej, okay, oczywiście zaczynamy Bibosem, więc przechodźmy do gry. Kurde, czemu ja zawsze pierdolę tyle na tym wstępie? I jesteśmy już w grze, oczywiście troszkę laguje jak to na początku. I jeszcze nigdy nie byłem na tej mapce, nigdy jeszcze nie grałem w Ocean, więc na razie wygląda... o kurwa, borówak płynie. Z borów, ale tu jest jakiś duży kawał mięsa. Zjedzmy go. Okej. Okay. I urosło nam prawie level cały. Jest tutaj naprawdę ładnie i jest dużo rybek. Co jest... znaczy ogólnie mapa wydaje się dużo, dużo większa niż ta beta, bo ta betowa była taka mała. No, więc ta się wydaje większa. Myślę, że pozjadamy najpierw te małe... o kurwa, borówak nad nami zaraz przepłynął. No pojebało. Pozjadamy te małe rzeczy, żeby urosnąć, żeby być w stanie kogoś zabić przynajmniej, bo na razie taką małą rybką to może być ciężko. Tutaj jest jeszcze, o widzicie, tu jest owoc do zjedzenia, bo widziałem już na filmikach, że takie owocki można jeść, no i oczywiście możemy zjadać rozgwiazdy, więc ja sobie odrobinę tutaj poczyszczę dno, a później wypłyniemy na polowanie. Boję się trochę tu... o, co to kurwa jest? To było ogromne. Tu jest borówak. To jest... o kurwa, jaki wielki. What? To jest rekin. Nawet nie wiem jaki, ale jest ogromny. Okej, więc raczej z nim nie będziemy zadzierać. Ale już wiem, jaki będzie nas... o, nas. Nasz ostateczny... kurwa, nie potrafię się wysłowić. Już wiem, jaki będzie nasz ostateczny cel w tej rozgrywce, żeby go zabić. Pływam sobie, zjadam te różne rzeczy i ta mapka wydaje być się naprawdę ogromna. Chociaż jak się jest na górze, przy brzegu, to... to chyba nie jest taka duża. No, ale tam... o, kurwa, jaki ten bor... nie no, ten borówak i ten rekin to są jakieś monstery. Zabili moje ziomki borówaga! Kurwa... muszę uczestniczyć w tym. Tylko, że tam płynie do nas rekin, jak nas chapnie... o Jezu, jakie... serio nic nie zjadłem z borówaga? O nie, to jest ten rekin. What? Halo? Hmm. Zabiliśmy borówaga, a ja z niego nic nie zjadłem. Nic. A pewnie jedna ta, jedna cząstka borówaga by starczyła na 8 leveli. Pewnie by tak było. Nie wiem co teraz... o, krabik. Krabiki to... znaczy to są kraby. O, dokładnie. Krabika możemy zabić, bo krabiki są łatwe. I praktycznie nie atakują. Nie wiem w ogóle, czy atakują. Dobra, mamy już 8 poziom, więc to już jest naprawdę spoko. Czy już możemy zjadać te rybki? Tak, możemy. Tutaj jest krabiks. Zabijemy krabiksa. Dobra, już myślałem, że coś mi tutaj atakuje. Już mogę zjadać te rybki bez gryzienia, czyli po prostu je wsysając. Wystarczy otworzyć paszczę prawym przyciskiem, więc to jest dobry sposób na zarabianie pieniążków, bo każda zjedzona taka rybka to jest jeden pieniążek. Co to jest? Okej, okay, czy tam coś jest?
Ale ją wyciągnąłem z kryjówki. Dobra, więc to był chyba ten chiński filozof. Chiński master kung fu, przynajmniej tak mi się wydaje, tak ta rybka wygląda. O, tu jest borówak, więc tak średnio tutaj jest bezpiecznie. Na szczęście borówak jest dość wolną rybą, ale... O nie! Dobra. Co? Przecież mam pełne życie, what the fuck? Co mnie zabiło? Serio, na jednego gryza mnie zabił, jak miałem 9 level? Nie grałem nigdy Teotaką, więc możemy spróbować Teotaką. Chociaż mi trochę szkoda, bo miałem już 9 poziom. Myślałem, że będę największym bibosem na świecie, ale no... Jednak podpłynięcie do baru waga to nie było za dobre rozwiązanie. Co tu się dzieje? Tu jest naprawdę mnóstwo różnego rodzaju ryb. Ale też jest borówak. O, udało się. No nie udało się. Znowu mnie zabili. To zawsze tak kurwa jest. Próbujemy tą taką rybką, taką o, która wygląda dokładnie tak. Ciężko mi stwierdzić, co to jest za rybka, ale wygląda fajnie i wybrałem ją, bo jest szybka. I ma dużo atak speeda ma, ale prawie mnie zabili i prawie mnie zabiją mnie. Nie mogą mnie zabić, muszę odpłynąć. Ja lubię ogólnie ryby, które są szybkie, bo lubię manewrować, lubię uciekać i wiecie, o co chodzi, nie? A jak już będziemy największą rybą taką na świecie, to będzie nam bardzo łatwo też z tą szybkością sobie poradzić. Te duże ryby, które kosztują miliony dolarów, miliony punktów, one są spoko, ale są zazwyczaj bardzo wolne. Pewnie rekin nie jest wolny, ale nie wiem, czy chcę na razie być rekinem, zobaczymy. Dopadli mnie w 5, no i umrę. No nie... Tyle kasy straciłem. Kto wygra? Wydaje mi się, że on. Boję się, że on. Nie, ja wygram. Dobra, bo on trochę wypeniał. I mam go. Powiem wam, że ten Nihil to jest jednak OP. Tak mi się wydaje, że ta ryba będzie strasznie obska, bo ten Nihil ma praktycznie statystyki takie same jak rekin pod względem szybkości gryzienia. Ożeż ty, kurwa. Nie no, zabije mnie teraz. Nie mam jak się uwolnić. O, mam, wydostałem się. Dawaj. Dobra, udało się, ale to już też było fartowne dość. On ma takie same statystyki jak ten. Jak rekin pod względem szybkości zabijania, znaczy szybkości pływania i szybkości gryzienia, więc... Wydaje mi się, że jak uda nam się podskoczyć trochę, jak tutaj to sterowanie czasem jest takie kurwa debilne. Jak uda nam się podskoczyć trochę z levelem, to myślę, że ta ryba mogłaby być dobra i mógłbym nią pokozaczyć trochę nawet z większymi rybkami niż ta. O nie, tu jest dużo bibosów, nie lubię bibosów. No nie, stąd trzeba szybko uciekać, bo jak wiecie, no bibosy są takie ryby, że jak cię dopadną w 10, no to nie masz szans, nawet jakbyś chciał. Więc zadanie na teraz to jest po prostu urosnąć tą rybą do takich rozmiarów, żeby spokojnie sobie poradzić. Dobra, ja myślę, że pomogę temu tutaj Nihilowi, bo on tutaj raptory go zabijały. A wiecie, no ryby takiej samej rasy się nie zabijają, więc spoko. Rekin. Nie chcę mieć z rekinem nic wspólnego. Płynie za mną. Ale jestem na szczęście wystarczająco szybki. Spoko, odpłynął. Bibosy. Umrę. No nie, 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 nie. Dobra, powiem wam tak, wkurwiają mnie już te bibosy, więc wybieram tutaj Tigera, znaczy Sharka. Myślę, że rekinem uda nam się zawojować tutaj świat. Zobaczcie, jakie on ma szczeny ogromne. Tu jest ten megalodon. Czy on nas może zjeść? Chyba nie, bo to jesteśmy rodziną, nie? No chociaż on wygląda całkowicie inaczej, bo to jest właśnie ten chyba megalodon, tak? Czy jak on tam się nazywa? To jest taki rekin, który jest ogromny. I to chyba on też nas może zjadać. Okej, tutaj już rekinem to się właśnie gra fajnie, bo tutaj możecie zjadać prawie wszystko bez gryzienia, więc ja tutaj sobie będę pływał na razie i będę wbijał level, chociaż to jest bardzo mało expa. Czy kraba też mogę? Pewnie, że mogę. Dobra, mam już tutaj w razie czego pieniążków na kolejnego rekina, więc mogę sobie ginąć ile chcę teraz, ale nie no, to musi być ten czas, kiedy wbijemy jakiś kurde 80 level,
I damy czadu. Okej, jest ten klej, którego wcześniej chciałem zabić. Znaczy nie wiem, czy to dokładnie ten sam, ale chciałem zabić kleja chociaż raz i udało się. Tutaj jest właśnie fajne żerowisko na tych małych rybkach. Tylko, że nie ma ich jakoś tak wcale dużo. Więc myślę, że trochę jeszcze stąd popłynę i próbuję czym innym się najeść. O nie, bibosy, no kurwa. Dobra, na szczęście się uratowałem od bibosów. Dalej mnie gonią, ale już nie mają szans raczej, więc spoko. Więc to wyszło całkiem spoko. Który mam level? Trzeci dopiero. Ten rekin strasznie wolno leveluje. Co tam pływa takiego dużego? Klej tutaj myśli, że się schował. No w sumie mu wyszło, w miarę. Tylko, że ja go złapię jeszcze. Zjedzony. Patrzcie, ten megalodon zjada szarka, czyli on zjada wszystko. Więc ja stąd płynę. Ale to będzie mój główny cel na dzisiaj. Czyli zabić tego megalodona, tylko muszę... Zdecydowanie muszę być większy. Nie wiem o ile większy. No ale muszę być większy. Nie! Nie! Kurwa, czemu? Jakim cudem... To jest jebany ocean, a ja akurat na niego wleciałem. Dobra ludziska, bo ja już gram w to 40 prawie minut i na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pewnie w następnym odcinku na pewno będę chciał się odpłacić temu jebanemu megalodonowi, który mnie zjadł. Bo już tak ładnie szło, już wszystko sobie zabijałem, levelowałem tym rekinkiem i akurat musiałem wpaść na tego chujka za przeproszeniem. No i co, więc jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to łapka w dół, jeżeli ja wam się spodobało, to zostawcie suba, a na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.